Ja. Wszyscy zerkają. Ktoś mi tam kluśnika z sadlarzy. Mam rozmowę dyscyplinującą. Chawa, chawa. Jakie minusików? Łapek w dół. A były kiedyś? Po tym, zapomniałem nawet, możliwe, że były. Kawa zarosła. Były faktycznie w dół i w górę. Ja. Teraz tylko są wszystkie te... Do góry. Wszystkie są do góry za... Stop. A to tego mówił, że ma 3008. Ale 1.5. Tutaj bez GT Line'a. Pan Alik młody. Ale też tu jest niemniej pięknie, cudownie uroczo nawet w panoramie. Jaka lampa? Lampa oczywiście do pani. Zerkaj. Takie śmaki i owakie. Aut panie jak psów. A jak psów, jak kotów. Koło wietnamskiego kebaba, hot doga, kociego. Coś w fumie chyba. Ekolipter. Pomidorki olików zeszły. Jest co gryźć. Jest co chrumkać. Tutaj rzut oka, bo to czasami coś może stać fajnego. W deseniu szanownej. O, przepraszam, bym się wbił w maskę. Szósteczka Sport Coupe. Maska dźwignięta w jakimś Suzuki. Rzeczywiście widzę takie zerknięcia tutaj. Są, regularne są. Niektórych panów. To jest miłość. No właśnie tak. Taka daciora? Za stara, co? Jest. Te zerkania są fajne, ja to lubię. Są też fotki robione z ukradka. Z tajniaka, z kolanka, z boku. Gdzieś tam ręką przysłoni oko. Ja tu fu. Ty pan, spotkałem Zaremskiego, ty ziomy, zobacz mnie. A zdjęcia sobie robili? Wielokrotnie. Nie wiem, czy nie setki razy. Dobrze. I zawsze jak lecimy na wakacje, zawsze ktoś się trafi, jakiś sympatyczny, widzę, że musi być fota na lotnisku. Ktoś gdzieś tam leci na wakacje, my też gdzieś tam lecimy z ekipą i fuk, fota! Zupełnie znienacka. Weźmy głębiej, bo tu jest tak nieprzewidywalnie na tym placu, na tej części, że coś się może fajnego urodzić w głębi. Nothing come first. Tym razem niestety daci nie spotkano. O ja pier... Dzielę. Przepraszam bardzo, kapselek. Połączona, czy mi się wydaje? Jest git. Ale już nie przejdziemy, niestety. Ta sterka jest tania, ale jest litrowa, czyli liter 200. Ale jest tania z Kubana. GTC, nikt nie pytał. Dwie skodzinki XT40 będzie sprzedane, jak w kącie stoi. Idę zapytam. Mam zlecenie, muszę o każde pytać. Gdzieś tu odkurza Alik daje. Chwileczkę, tu coś się dzieje. Bank. Na tańsze wbijam. Motor defekt 3500 euro za 1.6. Ecobost, jak znam życie. 9 rok, 2200 euro. Są ceny. Teraz się benzynowiec. Asterka 3600 euro, Xenon 1.4 Turbo. Spadaj osa, bo ci będę musiał przypier dzielić. Na Xenonie 3600.
11.14 uturbiona, bez nawigacji, pół skórka, grzany fotel, grzana kiera, aleluja. Mondas, nie ma ceny. 169, 12 rok, 2 litrach TDI-ku. 1.69 to jest przebieg oczywiście. Mirka jeździła. Exeo, rzadkość nad rzadkościami. Tu jest 2,250 euro. 1.8 benzynowy. Tam z tyłu coś stoi, nie wiem co to jest. Sprzedany. Ostatni. Jest dla ciebie jeszcze jedna opcja, mianowicie tu widziałem Bentleye jakieś. Kogo? Bentleye widziałem tutaj za płotem. Już tam idziemy, żeby się poczuł lepiej. A nie tylko Dacia i Dacia. Ot się minęłem właśnie rzecz, która jest piękna. Dlatego cofnąłem. Przejdę kawałek dalej. Artek na RC. Pamiętacie, że są A3 nawet. Dzisiaj 20. Nie znam ceny. XC60 dzisiaj jest 20 co najmniej. A5 po 20 co najmniej 10. O tych hybrydach naprawdę nie wiem nic. A5 było też wiele dzisiaj. Tego smoka widzę pierwszego. Winiale jeszcze. Polo GT, tak? No i gitarka. Ale prądownik raczej. Kolejne XC. Kolejne XC. Wybór pojazdów jest bez liku. Niemożliwy, ogromny i wielki. Pozdrawiam Państwa bardzo uprzejmie. Halo? 5. Nie 5. Jak tam tutaj w środku wygląda, bo wiem kto szuka, a benzynka jednak, ja szukam komuś diesla. Nie było dzisiaj łaskawe, nie kropiło specjalnie. Fotel z pamięcią, to jest dobre, zawias bez regulacji. W nowej budzie tak zwane zegary, 2 roka zegary stare. Już sobie te pomykamy zaraz do panu Walików za płotek, to jest biuro, żeby Państwa nie zmylić. 5008, ktoś pytał. Tam później przejdziemy, teraz tu wejdziemy sobie na tę część. Rzucimy okiem, co tu słychać. A tu słychać zawsze solidnie. Tu zawsze jest przyjemnie, bo wiadomo. Ktoś pytał o to, naprawdę nie wiem kto. Tu się przypominajkę SMS-em rano nie przypomniał. Dlatego uważam, że temat jest otwarty, czyli zamknięty. Przynajmniej na ten czas. Dobrze wygląda, nowy pyszczek. Ktoś o niego pytał, nie jest w GT Line, ale jest 21 rocznikiem. Nie ma panoramki, ma martwe pole, ma asystenta pasa, ma radar. Fotele ma ręczne. Takie pobieżne oględziny panoramka. Szanowni Państwo, bardzo mocno polecam sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie Car Vertical. Wiem z doświadczenia, co mówię, bo często, a przykładów jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy co tam się wydarzyło i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie, pan Romek. Czołem, cześć, pozdro 600.